Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Znajdujemy się w klubie w Octopus w Łodzi, no już po raz drugi, mówię po raz drugi, bo ja jestem u was po raz drugi w tym tygodniu, a dzisiaj ze mną gość specjalny, myślę, że jeden z najlepszych, najbardziej rozchwytywanych trenerów polskiego MMA, Dawid Pepłowski. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Gość zwykły, jak każdy inny, tylko niestety mam dużo pracy i ciężko jest znaleźć sobie wspólną jakąś tam jakby zawodnikami z tobą godzinę na spotkanie, ale... Czy specjalny? Chyba nie, po prostu gość. Dlatego dla mnie tym bardziej duża przyjemność, że jednak znalazłeś ten czas, bo dzisiaj będzie taki specjalny format ze względu na to, że mamy bardzo dużo rzeczy do omówienia. To znaczy z mojej perspektywy, ja też jestem bardzo ciekawa wielu rzeczy. Chciałabym omówić z tobą cały zeszły rok w Octopusie 2022. Choć tak naprawdę no na pewno nie uda nam się omówić każdej walki. Ja sobie wypisałam wszystkich zawodników i zawodniczki i po kolei chciałabym przez to przejść i jeszcze chciałabym też, mam parę osobistych pytań oczywiście, oraz omówić ten styczeń, który 2023. To ja postaram się nie przedłużać jak zawsze, bo ja zawsze dużo gadam na każdy temat, więc mamy sporo pytań, więc będziemy w skrótach sobie w sumie. Znaczy nie w skrótach, tylko nie będę przedłużał powiedzmy. Jak będę przedłużał, to mnie upominaj, żebyśmy omówili jak najwięcej, bo jeżeli mamy omówić wszystkie walki, to było ich sporo, a każdy zawodnik fajnie jakby tutaj znalazł miejsce i tam parę słów ode mnie, bo to mówię, myślę, że każdy sobie obejrzy i nawet ten kawałek o sobie będzie chciał posłuchać, bo to... Może coś tam będzie więcej niż zawsze im mówię, jak rozmawiamy my, więc spokojnie. Jasne, no tym bardziej, że tych zawodników tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Ja jestem pod wrażeniem, jaki tutaj jest ruch i też jak byłam w środę, to też nie wszystkich znałam, ale to może nie wszyscy startują po prostu. No dobrze, to zacznijmy od tej piękniejszej strony MMA, przynajmniej moim zdaniem. Nie ma wielu fanów kobiecego MMA, ale w Octopusie, no mimo wszystko nigdy nie jest zbyt dużo dziewczyn w tych klubach, ale w Octopusie mimo wszystko kilka jest. No ja mam porównanie do swojego klubu, w którym no jestem tylko ja. Więc tutaj jest naprawdę sporo. To zacznijmy od Anity Bekus. Ja miałam okazję z nią rozmawiać w środę. No tak jak mówię, rekord 6-3, zawodniczka KSW, no i miała dwie walki w zeszłym roku, no i ta ostatnia walka we wrześniu skończyła się paskudną kontuzją. Co sądzisz na temat jej występu w zeszłym roku? Czy bardzo byłeś na nią zły za to, że przeciągnęła tą rękę i niestety tak finalnie się wydarzyło, jak wydarzyło? No i tak generalnie jakbyśmy mogli podsumować jej osobę i jak widzisz to w tym roku? To znaczy tak... To, że Anita nie odklepała, jestem na nią bardzo zły i powiedziałem to od razu na następnym treningu w poniedziałek wszystkim, że takie poddanie, ogólnie od tamtej pory zaczęliśmy robić dużo ucieczek z poddań, żeby może i to z takich ekstremalnych poddań typu właśnie już dźwignia prosta wyciągnięta na łokieć, żeby zawodnicy mieli świadomość tego, kiedy już jestem w sytuacji, gdzie muszę odklepać, bo moim zdaniem jak moja ręka zostanie złamana w walce, to ja raczej tej walki nie dam rady kontynuować i czy tak przegram. Okay, czy ja przegram przez poddanie, czy przegram przez to, że lekarz mnie podda, jakie to ma znaczenie, to jest przegrana, tyle że ta pierwsza przegrana wiąże się tylko, że na tapology masz wpisane przez submission, a druga, że, przepraszam, no oba są, nie przepraszam, pierwsza jest wpisana wtedy, że przez lekarz to przerwał, a druga masz przez submission, jakie to ma znaczenie, jak potem 6-8 tygodni musisz dealować z kontuzją i z konsekwencjami tej kontuzji, bo nie ukrywajmy, każda kontuzja, nieważne jak wyleczona, zawsze ta kontuzja w nas zostaje, tak? Więc... No i również psychicznie. Raz, że psychicznie, dwa fizycznie. No uszkodzona tkanka, uszkodzona kość, cokolwiek, więzadło, mięsień, to już jest mięsień, który został uszkodzony i no mówię, więcej z tego problemów niż cokolwiek, a to jest sport zawodowy i tutaj nikt nie musi udowadniać, jak jest twardy. Oni udowadniają mi i swoim kolegom na treningach, przygotowaniach, przygotowując się bardzo ciężko, robiąc przy tym wagę i wychodząc ogólnie do tej klatki, że oni są twardzi, a nie muszą udowadniać to tym, że nie klepią poddań. A więc tak pokrótce,
Gdybym ja widział, że ta dźwignia tak wchodzi w ten sposób, ja bym rzucił ręcznik. Niestety Anita wtedy była tyłem do nas, to znaczy Sofia była tyłem, leżała w tym uchwycie takiego headlocka i ja nie widziałem w ogóle, co się dzieje, bo to Sofia była tyłem do nas, widzieliśmy nogi Anity, więc ja nawet nie widziałem, co się dzieje tam. Więc w innym wypadku każdemu zawodnikowi to powiedziałem, czy będzie na mnie zły, czy nie będzie zły. Jeżeli będę uważał, że z danego poddania nie ma już ucieczki i ono grozi kontuzją, to będę rzucał ręcznik i wszyscy z tym się liczą, bo dla mnie najważniejsze jest koniec końców zdrowie zawodników, bo kariera nie trwa wiecznie, a zdrowia jeszcze potrzebujemy trochę dłużej niż nasza kariera trwa, więc... No właśnie, bo też rozmawiałam z Anitą, że tak naprawdę, bo tej pierwszej walki w zeszłym roku nie będziemy omawiać, bo ona jest wygrana, no to wygrana, super, cieszymy się. No ale ta druga, no to chyba duża nauczka, bo Anita też wspomniała, że to jest takie koronne poddanie tej przeciwniczki i że właściwie gdyby nie to, no bo to jest tak czasami, że my wiemy, że ktoś będzie coś robił, a i tak to robi. Czy wy ćwiczyliście przed tą walką ucieczkę z tej pozycji? Zawsze staram się być szczery i jakby mówić prawdę i ja wiedziałem, że ona to robi w małym stopniu skupiliśmy się na tym, ale założenie moje było takie, że nie ma możliwości, żeby Anita skończyła z nią jakby będąc z dołu i w ogóle nie dopuszczałem tego, że ona, Anita może zostać, może nie, powiedzmy, ona nie została przez Sofię zdominowana zapaśniczo, ale idealnie kontrowana zapaśniczo. Sofia idealnie wykorzystał. Ona też się wywodzi ogólnie z hrydoli i z judo, tak jak Zura. I ona po prostu idealnie wykorzystywała moment pędu w danej akcji i kontrowała Anitę, na co nie byliśmy przygotowani. Wydaje mi się, że troszeczkę ja wtedy starałem się Anicie o tym w ogóle nie mówić, ale trochę Anita jakby uległa takiej presji otoczenia pod kątem, że Sofia była dużo, dużo lżejsza. Była dużo mniejsza i tutaj każdy przewidywał, że to będzie takie zderzenie się dosłownie buldożera z maluchem, że Anita ją fizycznie zgniecie i wydaje mi się, że przez to, że Anita za mocno fizycznie poszła w nią, to Sofia właśnie mogła wykorzystać ten moment właśnie pędu danej akcji i kontrować praktycznie każdą próbę jakiegoś sprowadzenia. I to jest dla mnie nauczka, że nawet jeżeli przewidujemy, że ktoś, zawodnik ma tak dobrą jakąś tam płaszczyznę, że nie jest w stanie zostać zdominowany w tej płaszczyźnie, to i tak pracujmy w tej płaszczyźnie. Już wcześniej też miałem nauczkę Bartosa w pierwszej walce w KSW z Padillą, z tym Hiszpanem. To samo, raczej nie przewidywaliśmy, że on może Bartosa przewrócić, a drugą rundę całą z pleców spędził. Dobrze, że jest bardzo przekrojonym zawodnikiem i w miarę świadomym. Odpuścił, przegrał rundę, trzecią w trzeciej wygrał, ale w życiu bym nie spodziewał się, że on może w jakiejkolwiek rundzie przez tak długi czas leżeć na plecach, bo nie mówię, że my tutaj go nie sprowadzamy, ale on od razu wstaje. Ma bardzo dobre wstawanie, a tutaj było tak, a nie inaczej, więc mówię, przygotowujemy się na możliwe, inaczej, nie na wszystkie możliwe scenariusze walki, tylko przygotujemy się, żeby być, dokładnie, ogólnie nie wyznaję zasady gameplanu, bo gameplan działa do pierwszej akcji, czasem do pierwszej minuty, czasem do pierwszej wymiany. Raczej skupiamy się na założeniach. Są pewne założenia, w jakiej raczej ta walka się będzie toczyła, ale to też się nie do końca sprawdza, tak jak widzimy. Więc ja przede wszystkim stawiam na wielopłaszczyznowość i przekrojowe przygotowanie zawodników, nieważne z kim walczą. Jeżeli walczysz z stójkowcem i tak będziesz w przygotowaniach robił wstawanie, okej, z dołu. I tak będziesz robił obronę na zapasy. Robimy wszystko, trenujemy całym rokiem tak samo, z tym, że przed walką intensyfikujemy okres sparingowy. To jest moja metodyka i ja tak pracuję z zawodnikami i naprawdę staramy się wychodzić, narzucać nasz styl walki, będąc przy tym maksymalnie przygotowanym na wszystkie możliwe, mówię, scenariusze i przebiegi, może powiedzmy, albo płaszczyzny, w której się będzie toczyła walka i jakby tą presję walki, zwycięstwa zdobywamy, narzucając styl indywidualny danego zawodnika, ale ten zawodnik staram się, żeby był przygotowany na wszystko, na każdy możliwy przebieg, który jest możliwy w MMA, czyli mogę zarówno bić się w stójce, może być dużo zapasów, może być parteru, a może być wszystkiego dużo, więc każdy chce, żeby był na to gotowy. Okay. Anita już jest na macie,
praktycznie w pełni zdrowa, mówi, że tam tylko to jest lekki dyskomfort, jeżeli chodzi o ten łokieć. Jak ty widzisz ją w tym roku? No i menadżer Artur Gwóźdź w kanale sportowym już podkreślał, że mają jakąś walkę na horyzoncie. Oczywiście nie będzie zdradzona przeciwniczka, teraz mamy nadzieję, że w pierwszym półroczu zobaczymy Anitę. Czy ty byś sobie życzył z takiej perspektywy trenerskiej tego rewanżu z Sofią? Nie myślałem o tym, bo wydaje mi się, że to nie jest, tam nie było przypadku, Anita się nie potknęła i nie złamała ręki, okej? Okay? Anita, tam nie było, to było po prostu, no, Sofia idealnie wykorzystała fizyczność Anity, przekuła to na swoją jakby korzyść i poddała ją swoim korannym poddaniem, wyciągnijmy wnioski, poprawmy wszystko to, co nie zagrało do tej walki, a tam nie zagrało kilka rzeczy jeszcze oprócz nawet samego przebiegu walki, bo i nawet proces zbijania wagi w ogóle, to wszystko się na pewno skumulowało. I idźmy dalej. To nie jest etap, w którym jakiś jest czas na mega rewanże i w ogóle, okej? Okay? Gdyby, mówię, jest jeszcze, mówię, sporo zawodniczek, fajnie, żeby KSW budowało, inaczej, jest sporo zawodniczek, może nie w tej kategorii, ale ogólnie jest dużo zawodniczek w Europie, na świecie, które mogą zostać zakontraktowane przez KSW. KSW tego nie robi, nie wiem czemu. Ogólnie jakby polityka KSW na temat budowania jakby dywizji kobiecych jest dla mnie niezrozumiała i... Dla mnie też i też pytałam Anitę o to, jak podchodzi... Dla mnie ten ranking przede wszystkim też, który oni stworzyli, to są dwie dywizje połączone ze sobą. Nie wiem, nie jest to nazwane pound for pound, tylko po prostu ranking kategorii kobiecych. No tam jest pierwsza Sofia, druga Anita, gdzieś tam dalej jest Karolina Owczarz, Emilia Czerwińska. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest generalnie typowane, ale też mam wrażenie, że to nie idzie w dobrym kierunku. Nawiążę tylko do tego, bo to w sumie to jest taki dosyć ważny temat dla mnie, bo pracuję z dziewczynami i ja nie jestem w zupełności przeciwny kobiecom MMA, jestem wręcz powiedzmy też fanem i lubię to oglądać. Oczywiście, niestety jest tak, że na pewnym tam początkowym jakby etapie te jakby umiejętności nieraz u kobiet są trochę niższe niż u mężczyzn, powiedzmy, nie za każdym razem, ale powiedzmy, i te walki nie zadowalają w taki sposób, ale no jeżeli za KSW zatrudnia na przykład debiutantki i daje im walki debiutantek, to też nie wymagają, bo wezmą chłopaków debiutantów i to też walka nie będzie, wiesz, porywająca. Więc jeżeli chcecie fajne walki kobiet, to po pierwsze procent, odsetek walk kobiet, mówię w KSW, bo w innych federacjach jest więcej, prawda? Odsetek walk kobiet w KSW jest tam powiedzmy, nie wiem, 5% może, co dwie gale dadzą może jedną walkę kobiet. Jeszcze wrzucają debiutantki i potem jakby nie potrafią sobie poradzić z tym, że ludzie mówią, że była słaba walka. Zainwestujcie w dobre dziewczyny, ściągnijcie je do dobrych dziewczyn, takich jak Anita na przykład, okej, okay? I będziecie mieli super widowiska i dobre walki, więc najzwyczajniej w świecie wystarczy dobre nazwiska ściągać do federacji. I wtedy walki będą dobre. Jak Karolina Kowalkiewicz walczyła i była następnie po niej ściągana Ariana Lipski i inne zawodniczki, to były ściągane dobre zawodniczki, jakieś perspektywistyczne, które dalej Karolina, Ariane były, są w UFC, przepraszam. I były dobre walki kobiet. Chciało się to oglądać i wtedy to kobiece MMA rosło. A jeżeli zatrudniamy tylko i wyłącznie na lokalne gale, lokalnych bohaterów w postaci kobiet, to okej, okay, każdemu należy się szansa, ale przede wszystkim to stawiamy na ten poziom sportowy i tak jak na chłopaków inwestujemy w dziewczyny, wtedy te walki też jestem pewny będą fajne, bo ja pracuję z dziewczynami i chłopacy nie są tacy zawzięci jak dziewczyny, okej? Okay? Kobieta jest drapieżnikiem z natury, żeby polować i wykarmić swoje dzieci, tak mówię kolokwialnie, ale wiesz o czym chcę wspomnieć i kobiety, jeżeli będą obie naprawdę z pazurem, z doświadczeniem, to będą dobre bitki dawały. Więc więcej jakby zawodniczek na wyższym poziomie, troszeczkę więcej pieniążków na to wyłożyć i będą świetne widowiska i będzie fajne kobiece MMA w Polsce. Jeżeli to jest blokowane, to jest tak, a nie inaczej, więc się nie dziwmy, że walki są słabe i się nie podobają i ludzie buczą i nie chcą walk kobiecych, tak? Jedźmy dalej. Zgadzam się. Jesteśmy przy kobietach. Kasia Sadura. Rekord 5-5, no nie wiem, czy zawodniczka wciąż Bellatora, czy nie, twoja też partnerka, jestem wielką fanką Kasi pod każdym względem, oczywiście to nie jest jakieś tutaj fałszywe z mojej strony, no i jedną walkę miała w zeszłym roku przegraną i jedną w 2021 wygraną na tym Bellatorze, co dalej z Kasią, jaki wy macie plan, czy ona widzi się jeszcze w tym zawodowym MMA? Sytuacja wygląda tak, że na dwie walki Kasia nie miała kontraktu długoterminowego, miała kontrakt na jedną walkę.
Jedną wygrała, dostała kontrakt na drugą walkę. Założenie było takie, że jak wygra walkę, dostanie kontrakt długoterminowy. Niestety przegrała walkę. Przebieg walki też nie był tak, jakbyśmy chcieli. Nawet jeżeli mówię pod kątem porażki, ale to też przeciwniczka nie dała w sumie. To też jest oczywiście metoda na wygraną. Przeciwniczka w zupełności nie dała się. I to też ogólnie przebieg walki był taki, że biła się z bokserką, która była tam mistrzynią Francji w boksie, a całą walkę prawie dociskała. Była bardzo dobrze przygotowana fizycznie, bardzo silna. Kasia nie mogła tego zneutralizować. Przygotowywaliśmy się na to, że to Kasia będzie dociskać i sprowadzać, bo naprawdę robi to fajnie. I w sumie, znowu mówię, troszeczkę zaniedbaliśmy tą płaszczyznę jakby obron, gdzie to może było robione, ale też nie zakładałem, że tak może być. Więc to jest znowu to, co gdzieś tam wspominałem na początku, tak? Bądźmy gotowi na wszystko, a nie przewidujmy, na co mamy być gotowi. Więc no automatycznie ten kontrakt nie został przedłużony. Matchmaker Bellatora powiedział, że Kasia musi wygrać coś poza. I tyle, no. Kasia trenuje, będziemy coś, staramy się coś szukać. A myślisz, że ta kategoria wagowa, bo Kasia zmieniła kategorię wagową na lżejszą, czy to miało jakieś znaczenie, myślisz, wpływ? No bo ja sama po sobie wiem, że jak trochę schudnę, przychodzę na matę, to mam trochę mniej siły i zanim się to... taką siłę na stałe wybuduje, bo te zmiany wagi u kobiet jednak robią naprawdę kolosalną różnicę, nie taką jak u mężczyzn. My nie zrzucamy tak szybko i nie wracamy później tak szybko do tej wagi. Czy myślisz, że to miało jakieś znaczenie w tej konkretnej walce i w jakiej finalnie Kasia kategorii by chciała się bić? Kasia zostaje, jeżeli będzie się biła, to będzie się biła w 57, to jest jej kategoria. Ona wagę do 57 robi bez praktycznie wanny, bez sauny na końcu. Jest tylko dieta, długi okres trzymania diety. No ma ten plus, że ja lubię gotować i też jaram się gdzieś tam obok dietetyką sam dla siebie. Ja ją prowadzę dietetycznie, więc wszystko ma gotowane przeze mnie. Każdy posiłek w sumie, który ona spożywa w przygotowaniach, zawsze wychodzi spod mojej ręki. I dzięki temu 10-12 tygodni trzymania diety Kasia praktycznie schodzi do 59 kg. Wrzucamy hydrolizę na ostatnie 6 dni i praktycznie ona wstaje rano i ma wagę zawsze, więc nawet nie ma dużej katorgi, tyle że jest dużo pracy włożone w okres przygotowawczy. Być może, jeżeli jakby może tą wagę na trochę wyższym poziomie byśmy próbowali utrzymać i końcówkę zrobić trochę agresywniej, tą samą wodą, rzucaniem tą wodą, czy sauną, czy właśnie wannami, to być może Kasia by zachowała trochę poprzez tą jakby trochę większy procentowo jakby wagę na następny dzień, trochę więcej siły, ale nie wydaje mi się, że to są takie różnice. Dla mnie ważniejsze jest to jakby komfort, w jakim, jak czuje się zawodnik czy zawodniczka na drugi dzień po tym zbijaniu wagi i to, co odpowiada, a Kasia bardzo źle znosiła zawsze, nawet jak do 61 robiła, bardzo źle znosiła wanny i w ogóle tą manipulację ciepłem, zmienność tym ciepłem strasznie i długo do siebie dochodziła, potem zrezygnowaliśmy z tego i nie doszukiwałbym się, po prostu zawodniczka nie dała nam rozwinąć skrzydeł, zawalczyła zupełnie inaczej niż przewidywaliśmy i to jest kolejny jakiś tam dla mnie argument i bodziec do tego, że musimy się uczyć na błędach i wyciągać wnioski. I tyle, nie doszukiwałem się tego, bo proces zbijania wagi zawsze, dwa razy, które robiła na 57, przebiegał znakomicie. Wiadomo, końcówka była ciężka, ale Kasia znosiła to super i tyle. Też myślę, że by się przydał taki osobny już odcinek na temat właśnie tej zmiany kategorii wagowej, no bo w sumie to postanowiliście dosyć późno, że ona schodzi na 5-7. No i też musiała, myślę, dużo rzeczy zmienić, żeby jednak tą wagę zrobić z taką łatwością. Ale dobra, pomijmy to teraz. Jeszcze ostatnie pytanie a propos Kasi. Czy gdyby Federacja KSW była zainteresowana, to czy wy bylibyście zainteresowani? Ogólnie... Ja powiem to od tej strony, jeżeli pojawi się fajna oferta, to okej, ale to nie jest tak, że Kasia na siłę się tam pcha. Kasia jest... Pytam, bo tam jest po prostu, zaczyna się budować ta kategoria wagowa 57. To jest to, co nawiązałem wcześniej. Może nie bez przyczyny, ja nawiązałem, jakby chwilę zostałem przy tym temacie, nie? Zainwestujcie w dobre zawodniczki z dobrymi rekordami doświadczone i będziecie mieli dobre walki. Jeżeli chcecie zawodniczki doświadczone z dobrymi rekordami za śmieszne pieniądze, to żadna tu nie przyjdzie. Zainwestujcie, będziecie mieli dobre walki. Kasia jest dobrą zawodniczką. Jakby ja sam wiem, jak ona wygląda na tle innych zawodniczek. Wiadomo, że trening to nie walka. Ale ma duże bardzo umiejętności, ma dużo serca przede wszystkim do tego, do MMA i ona,
ona po prostu, mówię, nie jest zbyt medialna, nie pcha się, ona chce po prostu trenować, przygotować się do walki, wyjść i zawalczyć, nie robić dookoła całej tej otoczki. I to jest dla niej najważniejsze, więc jakiegoś sportowego wyzwania szukamy. Też chciałbym, żeby może... Wszystko zależy, to też zależy. Kasia dużo robi poza MMA, prowadzi własny biznes, jest fizjoterapeutką, jest osteopatką, jest naturoterapeutką i jakby łączy to wszystko, pomaga ludziom, sama się cały czas doszkala, rozwija, prowadzi kolejny biznes, więc ona naprawdę dużo na co dzień robi, więc wydaje mi się, że po prostu jeżeli ona poczuje, że jeszcze chce to robić, to będziemy coś szukać, jeżeli nie, to może to po prostu samo sobie wygaśnie, ale mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy ją w klatce, ja bym chciał zobaczyć w klatce, ale przede wszystkim jak każdemu, musi jej to sprawiać radość. Jak będzie jej to sprawiało radość, to mi też na pewno będzie, jako jej partnerowi i trenerowi w jednym, i dietetykowi, psychologowi. I okej, okay, i fajnie będzie, jak zawalczy. Jak nie, to też to nie jest najważniejsze w życiu, żeby się bić, prawda? Jasne, ja też chętnie Kasię jeszcze zobaczę, mam nadzieję nie jeden raz. Kinga Jędrasik, rekord 2-1, ostatnia walka w 2021 roku na gali EMC. No, ma bardzo bogatą Kinga za sobą karierę amatorską, ale ta zawodowa idzie, mam wrażenie, trochę opornie. Co z Kinią? Jak ty to widzisz? Czy może są już jakieś plany? Kinga jest obecnie na etapie jakby naprawy swojego zdrowia, bo troszeczkę miała problemów zdrowotnych i mój warunek jest taki, że znowu wracając, dla mnie najważniejsze jest zdrowie zawodnika, nie wyjście i bicie się, przede wszystkim nie za takie pieniądze, zresztą nieważne za jakie. Na pierwszym jest miejscu dla mnie zdrowie. Moim warunkiem jest to, że Kinia musi ustabilizować swoje jakby problemy jakieś tam zdrowotne. Jeżeli to zostanie ustabilizowane w 100% i ja dostanę zielone światło, że ona jest całkowicie, wszystko jest wyprostowane, wtedy szukamy walki, niech bije się 10 razy w roku. Ale nie ma opcji, żeby mój zawodnik z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, jakimiś tam rzeczami, które wpływają bezpośrednio na proces przygotowań, robienia wagi, zbijania wagi, nie chcę, nie ma. Musimy, za dużo zdrowia tracimy w MMA, za dużo zdrowia tracimy w trakcie przygotowań, w trakcie zbijania wagi, w trakcie walki, żeby wchodzić w ten proces przygotowania i wychodzić do walki sami z siebie nie do końca zdrowi, więc mam nadzieję, że zawalczy. To jest bardzo ambitna dziewczyna, która bardzo dużo trenuje ogólnie poza, nawet jak się nie bije, i pokładam w niej duże nadzieje, ale mówię, znowu, ja na każdego zawodnika na pierwszym miejscu patrzę jak na człowieka, a nie jak na maszynkę do zarabiania pieniędzy, czy jak na sportowca, bo jak ktoś, mówię, jest zdrowy i wszystko jest na miejscu jako u zwykłego człowieka, to wtedy możemy stawać się sportowcem i jakby wiadomo, że sport zawodowy nie jest zdrowy, ale no mówię, są pewne rzeczy, które muszą być dopięte i na tym się w tym momencie Kinga skupia, idzie to w dobrym kierunku, jesteśmy bardzo dobrej myśli i mam nadzieję, że w tym roku chociaż raz jeszcze zawalczy. Ale mówię, to raczej będzie tak, że Kinga zawalczy dopiero jak wszystko ogarnie, a jak ogarnie, to my jak kula śnieżna to poleci i będziemy tych walk naprawdę dużo, dużo brali, bo ona jest bardzo głodna walki i wtedy tych walk będzie dużo, dużo więcej i ta kariera na pewno będziemy starali się, żeby jak najszybciej wypikowała do góry. Na ten moment pracujemy nad tym wszystkim. Kinga cały czas jest w treningu, więc jak tylko się ustabilizują problemy jakieś tam zdrowotne, to jedziemy z tematem. Lecimy dalej, bo mamy no naprawdę sporo jeszcze. Sylwia Juśkiewicz, 10-6, zawodniczka KSW, przynajmniej w ostatnich dwóch walkach. Ostatnia w zeszłym roku, 2022, nie mieliśmy okazji widzieć Sylwii w klatce KSW. Ja ją widziałam tutaj na macie, widziałam, że trenuje. Co z Sylwią? Ona w pięknym stylu wygrała walkę z Karoliną Owczarz, naprawdę. To była jedna z lepszych walk kobiecych, myślę, w KSW w ogóle, jaką mieliśmy możliwość zobaczyć. No, bardzo doświadczona zawodniczka, bardzo utalentowana. Ta częstotliwość startów no, jest taka w ostatnich kilku dobrych latach, no taka słaba, bym powiedziała. Co z Sylwią na ten moment? Moim zdaniem Sylwia Juśkiewicz jest jedną z najlepszych inaczej, mogłaby być najlepszą, jedną z najlepszych zawodniczek w Polsce, jeżeli chodzi o MMA, ze względu na swoje doświadczenie, ogólnie ze względu na swój charakter, tylko że niestety jest jakby wzorowym przykładem nieumiejętnie poprowadzonej kariery. I zarówno pod kątem treningowym, i zarówno pod kątem menadżerskim, jakimś prowadzenia, jakby zdobywania dla niej odpowiednich kontraktów i brania walk.
Nie chcę mówić tego jakby troszeczkę, bo to gdzieś tam umniejszy może trenerom, którzy wcześniej pracowali z Sylwią, a ja z nimi mam bezpośredni kontakt, ale wydaje mi się, że gdyby Sylwia po prostu trafiła do klubu MMA, nie mieszałaby startów MMA ze startami w stójce i troszeczkę ktoś jakby to poprowadził od początku z głową, to byłaby, to jest materiał na no, znakomitą zawodniczkę na poziomie światowym. W tym momencie tak samo Sylwia ma troszeczkę problemów zdrowotnych, które musi sobie wyprostować i to jest dla niej najważniejsze. Ogólnie sam bardzo bym chciał, żeby Sylwia dalej się biła. Miałem na nią pomysł, ale niestety to, że ja mam pomysł, nie zawsze wystarczy. Niestety nieraz dopada nas życie i to, że znowu wrócę do tego, co mówiłem na początku. Zarobienie tam kilkunastu tysięcy złotych za jedną walkę i jeszcze danie jednej walki w roku, okay, gdzie no Sylwia Karolina wówczas zdominowała totalnie i nie było tam podjazdu, a tak naprawdę do tej walki trenowała u nas może tam sześć, nawet nie trenowała, wtedy na pełnym etacie, jakby powiedzmy u nas, tylko bo ja jej pomagałem pod kątem zapaśniczym przygotować się do tej walki, przychodziła z dziewczynami, robiła, po tej walce przeszła do nas jakby na pełny etat, ale niestety nie mogliśmy zobaczyć jej w akcji od tamtej pory. Też bardzo chciałbym, żeby Sylwia walczyła, bo to jest naprawdę umiejętności ma, mówię, moim zdaniem na poziomie europejskim i światowym. Odpowiednio poprowadzona jeszcze mogłaby zarobić z MMA i jeszcze z tego MMA żyć, ale mówię, nie każdy chce zawsze zaryzykować i każdy ma życia, mówię, za kilkanaście tysięcy złotych za jedną walkę raz w roku nie da rady się zawodniczka utrzymać a mówię, no MMA w Polsce nie jest pchane do góry, jest trochę podcinane są skrzydła, sponsorzy też nie są aż tacy chętni do jakby współpracy, więc jakby te warunki są utrudnione, żeby żyć tylko z tego, na pewno trudniejsze niż u chłopaków. A też nie każdy jest takim wilkiem social mediów, że tak powiem, bo są dziewczyny, które tak naprawdę jeszcze nic nie osiągnęły, a w social mediach brylują i dzięki temu mają naprawdę super sponsorów, a co do Sylwii, ja też mam taką refleksję jak ty i to też nie chciałabym nikogo urazić, ale ja pamiętam, jak Sylwia zaczynała swoją karierę, to ona się biła z Joanną Jędrzejczyk. Jakbyśmy mieli porównać te dwie dziewczyny, gdzie one są, w jakich miejscach w swoim życiu, w którym miejscu, ja myślę, że Sylwia równie dobrze mogłaby tak samo wypaść na światowej scenie MMA, jak Joasia Jędrzejczyk, gdyby właśnie w odpowiednim momencie trafiała na odpowiednich ludzi. Tak jak powiedziałem, wzorcowy przykład, nie? Bardzo, bardzo dużego potencjału, który został stłamszony przez nieumiejętne jakby prowadzenie kariery, ale powiedzmy Sylwia jakby zahacza troszeczkę o takie oldschoolowe MMA, bo bardzo od młodego wieku się bije i długo się bije, przez co może to na początku było prowadzone tak jak u każdego innego, tylko że przez długi czas to się nie zmieniło, więc no mówię, mega potencjał na zawodniczkę na poziomie europejskim i światowym. Ma do tego wszystko tutaj w klubie, żeby jakby poprawić to, bo tam nie potrzeba dużo poprawić, żeby jakby uzyskać w tym momencie jakby pełny ten wachlarz takich umiejętności, które by jej pomogły to osiągnąć. Mówię, no bardzo bym chciał, żeby Sylwia dalej jeszcze spróbowała mimo wszystko w MMA i dalej spróbowała zaryzykować w jakimś tam stopniu i jakby jeszcze dać sobie jakąś tam szansę. A czy tak będzie, zobaczymy. Tak samo jak i Kinga w tym momencie, Sylwia jakby troszeczkę musi poukładać swoje problemy ze zdrowiem. Jak to zrobi, na pewno usiądziemy, jestem z nią w stałym kontakcie, usiądziemy, będziemy zanalizować. Tak jak mówię, na pierwszym miejscu chęć robienia tego i radość zrobienia tego, nie robienie na siłę. Nie jestem tego typu trenerem, więc jeżeli nie będzie z tego radości, może nie zobaczymy Sylwii, ale mocno trzymam kciuki, że zobaczymy. Jasne. Czy pominałam jakąś panią w tym klubie? Nie. Dobrze, to przechodzimy do zawodników, no ich jest naprawdę sporo. No jeszcze mamy chyba tak, myślę, że mniej więcej pół godziny do treningu. Paweł Pawlak, no pretendent do pasa mistrzowskiego KSW, to już możemy chyba śmiało tak mówić, to już i Wojek i też włodarze KSW o tym w wywiadach wspominali, walka Tomka Romanowskiego z Radosławem Paczuskiem, no, fenomenalna walka, w mojej opinii przynajmniej, ale powiem szczerze, że jeszcze bardziej się ekscytuję na myśl o tym, że to właśnie Paweł Pawlak będzie się bił z Tomkiem Romanowskim, bo myślę, że to będzie zupełnie inna walka, zupełnie inna i też pięć rund pięciominutowych. No i co ty o tym myślisz? Idziemy po to. Po prostu pięć rund to jest woda na młyn u Pawła.
To jest zawodnik, który na 5 rundach jest w stanie wygrać z każdym. Ma niesamowite cardio, potrafi rozkładać to, co pokazywał nawet w Babilonie. Dla niego on powinien ogólnie mieć zapiski w kontrakcie, że on powinien o zwykłe walki mieć 5-rundowe, a walki o pas 7-rundowe albo 8-rundowe, powiedzmy. To, że jest 5 rund, mega na naszą korzyść. To, że Romek jest niższym zawodnikiem, z niższym zasięgiem stylistycznie, też moim zdaniem jest ogólnie nam na korzyść. I mega jaram się na tą walkę, Paweł mega się jara na tą walkę, wszyscy w klubie jaramy się na tą walkę, mamy dużo roboty do zrobienia, na pewno tą robotę zrobimy jak najmocniej będziemy tylko mogli, jak najmądrzej. Czekamy tylko na datę konkretną, bo jeszcze nie jest dokładnie 100% ustalona i Paweł już jest w treningu i jesteśmy mocno zmotywowani, żeby ten pas zdobyć. I tyle. Świetne kilka lat ostatnie Pawła, świetna współpraca. Jesteśmy bardzo blisko, zaprzyjaźniliśmy się, tak jak ogólnie wszyscy tutaj w klubie mamy taką relację bardzo fajną. Paweł mega dużo wnosi swoim doświadczeniem do grupy. Bardzo często jak biorę walki dla innych zawodników, to radzę się Pawła, Paweł mi doradza, więc mam mega duży jakby Paweł w momencie, kiedy ja zaczynałem pracować z zawodnikami jako jeszcze zapaśnik o trenera MMA, już był w UFC i do mnie dzwoniono, jak Paweł poszedł do UFC, a jeszcze nie prowadziłem chyba Marcina Tyburę, który jeszcze wtedy miał pierwszą walkę w M1, dopiero prowadziłem. Dzwoniono, czy nie chciałbym Pawłowi pomóc w przygotowaniach, a w tym momencie jestem jego trenerem, więc ja ogólnie o tym pamiętam i wiem, że sam jak uczyłem się, miałem gdzieś tam plany debiutować, przygotowywałem się z Pawłem, trenowaliśmy razem, więc jakąś tam drogę przeszliśmy razem, jak zarówno zawodnicy, jak i teraz trenerzy, przyjaciele i znamy się bardzo długo. Fajnie, że to idzie w tym kierunku Pawła. To jest mega mocny zawodnik, który, mówię, fajnie teraz się prowadzi się i trenuje tyle, na ile pozwala mu jakby zdrowie jego i jest to wszystko dopasowane, ja podchodzę indywidualnie do sprawy, to się u Pawła sprawdza. Zdobędziemy ten pas, jestem tego pewny. Nie będziemy omawiać jego 2022, bo on wszystkie walki z rzędu wygrywa i też jeżeli chcielibyście zobaczyć, to odsyłam do wywiadu z Pawłem Pawlakiem sprzed 2 dni. On tam też bardzo dużo powiedział, to nie musimy tutaj się nad nim zatrzymywać dłużej. Adrian Bartosiński, 13-0. Dwie walki w zeszłym roku, dwie wygrane z Krystianem Kaszubowskim i z Andrzejem Grzybykiem. No, Bartosz ma niesamowitą passę. W jakimś wywiadzie też powiedział, że cieszy się troszkę, że panuje bezkrólewie w jego, pewnie pół żartem, pół serio, w jego dywizji wagowej, bo nie będzie musiał się bić z Soldiczem. A ty jak widzisz jego przyszłość w tym roku? Czy Bartosz zdobędzie w tym roku pas? Wracając tak na przykład do Soldicza, my dostaliśmy termin i propozycję walki z Soldiczem, my ją zaakceptowaliśmy i ja byłem bardzo najarany na tą walkę, bo gdyby Bartosz wyszedł moim zdaniem w takiej, powiedzmy to byłby termin pokrywający się tam plus minus, tak jak walczył z Krystianem Gaszubowskim, niestety Soldicz odszedł z KSW i do tej walki nie doszło, przeciwnik się zmienił. Jeżeli Bartosz by wyszedł w takiej dyspozycji, powiedzmy walkę zakończył szybko, więc nie mogliśmy tego zobaczyć, ale jeżeli Bartosz by wyszedł w takiej dyspozycji, jak wyszedł do Krystiana, to ja chciałem go zobaczyć z Soldiczem i to nie interesowało mnie, czy to będzie eliminator, czy nie eliminator. Ja dla tego chłopaka mam dużo większe plany niż oczywiście chcemy zdobyć pas KSW, ale ja go widzę dużo, dużo wyżej i dla mnie to była walka, w ogóle zapominałem o tym, co było i co będzie, weryfikacja tego, na jakim poziomie jest ten chłopak w obecnym momencie. Ja bardzo chciałem tej walki, uważałem, że jest, mimo tego, że wszyscy mówili, że nie, tak samo jak Anicie mówili, jak z Magdaleną Sormową, żeby nie brać tej walki, ja wiedziałem, że ta walka nam pasuje. Udało się, tak samo tutaj ja czułem, że mimo wszystko, mimo tej całej otoczki, jaka jest wokół Soldicza, że jest nie do pokonania praktycznie przez polskich zawodników, uważałem, że Bartosz ma wszystko, żeby z nim wygrać. I chciałem tej walki bardzo. To nawet nie widziałam, wiesz? Jestem zaskoczona, że była taka propozycja, bo myślałam, że... Jak Roberto jeszcze był w KSW wtedy. I tylko i wyłącznie nie interesowało mnie, mogliby mu dać ten pas po tej walce. Nieważne to dla mnie było. Dla mnie była najważniejsza weryfikacja jego umiejętności i zobaczyć, na jakim poziomie on jest, na poziomie europejskim i światowym, bo w tym momencie Roberto jest zawodnikiem na poziomie topowym w Europie i naprawdę gdzieś tam zaczyna zahaczać o ten jakby górę tego świata, rankingu światowych, więc mega się na to jarałem, tak? Roberto nie ma.
Artur Szczepaniak, co sądzisz o przeciwniku? Bardzo dobry zawodnik, widziałem nawet jego walki przed KSW, bo gdzieś jak z Kingą byliśmy na MC, wtedy to w Düsseldorfie, to on też walczył tam. Fajnie się zaprezentował z Brianem Hoyem. Fajnie widać, że odrobili trenerzy lekcje, więc sztab szkoleniowy na pewno jest tam bardzo inteligentny i będą szukali dziur Bartosa, więc naszym zadaniem też jest mocno jakby dalej zaklejać wszystkie jakby te niedociągnięcia i dziury, które Bartos ma, ale cały czas skupiając się na jego stylu, wszyscy wiedzą, co Bartos będzie robił w każdej praktycznie walce i to się nie zmieni, wszyscy mają wiedzieć, co on robi, on tak ma to robić. To jest nasze założenie, narzucanie swojego stylu, jeden z najbardziej najciężej pracujących tutaj chłopaków u nas w klubie, nikomu nie ujmuję, ale Bartos naprawdę to jest przykład totalnego oddania się MMA i profesjonalizmu w tym, co robi w swoim rzemiośle, więc po prostu traktujemy walkę z Arturem jako kolejną walkę. Jeżeli to jest walka o pas, super, nie ma to na znaczenia, kolejna walka, idziemy do góry. Interesuje nas tylko przód rekordu, co ciągłe zwiększanie. Chciałbym, żeby on się bił częściej, bo dwa razy w roku to jest za mało. Bardziej, że on jest jeszcze naprawdę młody, bo on ma 28 lat. No tak, będzie chyba 8 miał w tym roku. No to jest taki naprawdę peak form, on ma już 13-0, to 3 razy do roku to chyba nie byłoby jakoś zbyt dużo. To jest zawodnik, który jak nie bije, to rdzewieje. Więc on musi się bić. On powinien się bić co 4 miesiące. Więc 3 razy w roku to jest minimum, które powinien się bić. Śmiem twierdzić, że nawet byłby w stanie, jeżeli zdrowie by dopisywało, bić się częściej. To jest zawodnik, który po przygotowaniach wyjechał ostatnio z Pawłem sobie na wakacje, wyjechali na Dominikanę. On wrócił, już mówił mi, że jemu już brakuje przygotowań. Że on chciałby już wejść w przygotowania, bo mu się nudzi. To jest gość, który tylko tym żyje, poza treningami, wieczorem sobie czasem pogramy w Call of Duty razem i to jest wszystko praktycznie, co on robi, więc musi się bić dużo, niestety KSW też nie daje mu takich możliwości, aż mam nadzieję, że pas nie zablokuje tego, chociaż tej częstotliwości minimum 2 razy w roku, ale to jest za mało, chciałbym, żeby bił się częściej. Tak jak i z Pawłem, jestem mega na to zajarany, jesteśmy już w przygotowaniach z Bartosem, mamy termin, wiemy kiedy będzie się bił, działamy bardzo mocno, bardzo ciężko trenujemy i w sumie on nie zszedł praktycznie jakiejś tam ze swojego poziomu sportowego po ostatniej walce, bo bardzo szybko wrócił z powrotem do treningu, więc przygotujcie się na jeszcze lepszego Bartosa niż był w walce z Krystianem Kaszubowskim i tyle. Jedziemy po to, tak samo jak i Paweł, tak samo Bartos, zdobędziemy ten pas. No to teraz takie pytanie, które zawsze mnie nurtuje, jak tutaj jestem, bo zawsze tutaj wchodzę i jest przekrzykiwanie się, to może ty mi powiesz, kto jest lepszy, Bartos czy Pawlak? Nie, kto jest najlepszy w Oktopusie, Bartos czy Pawlak? Może jest jeszcze jakieś nazwisko? Dawid Pepowski. Nie, ja jestem stary, jestem po 30. Krzyczą, śmieją się. Słuchaj. Ja już nie wiem, wiesz, bo Pawlak mówi, że jest najlepszy Pawlak, Bartos mówi, że jest najlepszy Bartos. No, wszyscy widzowie również chcielibyśmy wiedzieć, kto jest tutaj najlepszy. Ogólnie plan jest taki, cały jakby ten projekt Pawlak versus Bartos będzie miał jakby swoją kulminację w tym, że oni ze sobą zawalczą, jak będą mieli 2 pasy, jeden i drugi, i wtedy się okaże, który będzie lepszy. Tak naprawdę my od początku poszliśmy do KSW i wsadziliśmy ich obu do KSW, żeby finalnie zdobyli pasy i potem zawalczyli o 2 pasy ze sobą i wtedy się okaże, kto jest lepszy. Żartuję oczywiście. No właśnie już tak. To są dwaj różni zawodnicy, tak poważnie, całkowicie, już rozwiewając, bo już to nudne zaczyna być, już za długo to trwa. Ale oni za każdym razem to krzyczą. No nie, bo oni są monotonni ogólnie i jak ja im nie podsunę czegoś nowego, to sami nic nie wymyślą. A tak naprawdę ja stoję za ich wszystkimi medialnymi zagrywkami na social mediach. Nie, żartuję, ale dwaj różni zawodnicy, dwaj różni stylistycznie, jeden drugiego mega winduje, bo mega rywalizują na sali i to nie jest, że oni przed kamerą udowadniają, który lepszy. Jeden przed drugiego uważa, że jest lepszy od drugiego i zawsze próbuje to udowadniać. Paweł, jak na przykład zostanie sprowadzony na trening, na sparingu przez Bartosa, to jest widać już w następnej rundzie, to wychodzi, jakby wychodził do walki i tam już nie ma żartów i odwrotnie działa to tak samo, jeżeli Bartos w jakiś tam sposób nie da sobie rady, czy sprowadzić, czy w jakiś sposób Paweł go sprowadzi, albo w stójce sobie gdzieś tam trochę lepiej poradzi, to Bartos już jest następny nagrzany i gdzieś tam piszą mi potem wiadomości na Messengerze, że w przygotowaniach, przykład, dobra, ja pierwszą i drugą chcę następnych przygotowaniach z Bartosem i w ogóle, nie?
A najlepsze jest to, jak zawsze na siebie wzajemnie wchodzą i jak ustawiam rundy, to są jeden na drugiego chce wchodzić na trzecią rundę. Ja wchodzę na pierwszą, gdzie ja zawsze duże tempo narzucam, kogoś dajemy mocnego na drugą i zawsze najchętniejsi są na trzecią rundę na zmęczonego, żeby się... Dwaj mega mocni zawodnicy, którzy bez siebie, mogę powiedzieć, na pewno jakby nie trenowali razem i się nie znali, to wzajemnie ich poziom byłby niższy, bo jeden wpływa na rozwój drugiego, jeden drugiemu bardzo dużo pomaga i mimo tych wszystkich medialnych żartów i żartów, które są cały czas gdzieś tam na sali rywalizacji, to mówię... Zawodnicy, którzy nie byliby na tym miejscu, gdyby nie trenowali razem, bo jeden wpłynął bardzo duży wpływ miał na karierę drugiego, więc super, że oni, Paweł, Bartosz się może uczyć od Pawła i Paweł może korzystać z poziomu sportowego Bartosza, który bardzo szybko poszedł bardzo do góry, bo Bartosza rekord nie jest napompowanym rekordem, tylko rekordem, którym potwierdził już tak naprawdę wybijając większość kategorii półśredniej w KSW, tak? Przyspieszamy trochę. Marcin Krakowiak, 11.4. No, ostatni raz bił się z Czarkiem Kęsikiem w 2021 roku. Pamiętamy tą walkę, no to była taka dosyć mocna przeprawa. Też wiemy, że bardzo skontuzjowany był wtedy też Marcin Krakowiak. Miał problemy z kolanami. W zeszłym roku tylko wystąpił, o ile się nie mylę, w grapplingu na Wirtuozie. Czy Marcin wraca do zdrowia i jaki plan na ten rok na niego, bo zeszłego nie omówimy, bo w zeszłym roku no to był tylko ten występ w grapplingu. Marcin jest zdrowy, wchodzimy w przygotowania do walki, mamy termin i Marcin zawalczy w tej połowie roku. W jakiej kategorii wagowej przede wszystkim, bo jest dużo też śmiechu w środowisku, że jest kategoria wagowa dla... Tak, dokładnie. 77 kg. Marcin wraca do 77, inaczej idzie do 77, bo jeszcze nigdy nie zawalczył 77. Ja też go tutaj widziałam, jak przechodził, to nie no, wygląda dosyć szczupło jak na niego. Bo waga jego się ustabilizowała na tyle, że bez problemu zejdzie do 77 w tym momencie. Następna walka na 100% w 77 i tam już zostanie. Walki, które toczył Marcin, styl, który jakby w jakim stylu były toczone, niestety... No, odbił duże brzemię na nim, zdrowotne, miał bardzo dużo kontuzji, do Czarka Kęsika też wyszedł z kontuzją, co niestety też miało na pewno wpływ. Czarek był bardzo mocnym, jest bardzo mocnym zawodnikiem i tam po prostu pokazał, że jest mega twardym zawodnikiem. Nie mówię, że tam Marcin, jak miał zdrowe kolano, ta walka jakby skończyłaby się inaczej, ale mogłaby mieć też inny przebieg. Marcin to jest mega twardy zawodnik, to Marcin to jest jakby zawodnik z typu zawodników, którzy może na sali nie chodzimy i nie mówimy, że kto jest lepszy, Krakus czy Bartosz, ale do klatki wchodzi, to jest w ogóle zawodnik, który tam osiąga dopiero swoje 100%. Jakby cała otoczka, motywacja, którą potrafi sobie narzucić i to wszystko jakby powoduje, że dopiero on na walce osiąga swoje 100%, ale na pewno to nie jest mistrz sali treningowej, to jest mistrz klatki i ja to jest najfajniejsze, że zawodnik to ma, bo mamy bardzo wielu zawodników, gdzie ogólnie mówię, że na sali, no mówię, dominują najlepszych zawodników w Polsce, w Europie, czasem na świecie, a wychodzą do klatki i jakby to troszeczkę spala. Marcina to motywuje i naprawdę myślę, że ktoś by zrobił rundy sparingowe z Marcinem i wyszedłby z nim do walki w klatce, już bezpośrednio w walce, to by się mocno zdziwił, jaka jest różnica pomiędzy. To jest mega nieustępliwy i twardy gość. I też bardzo duże nadzieje w nim pokładam, bo ma bardzo duży potencjał, mega ciężko pracujący tak samo chłopak, mega przykładający się do każdego aspektu i pracując na każdym aspektem przygotowań ogólnie swojego życia. Na co dzień się prowadzi dobrze, dużo jakby pracuje nad swoją mentalnością, nad podejściem mentalnym, nad wszystkimi metodami, które w jakikolwiek sposób, nawet jeżeli jest coś, co może 1% go jakby uczynić go lepszym, to on będzie to stosował, więc fajne ogólnie taka etyka jego pracy jest i też jestem fanem, też bardzo blisko, długo pracujemy, bo też nie znamy się tylko od czasu, kiedy Octopusa prowadzę grupę zawodniczą, tylko dużo, dużo wcześniej, od pierwszej zawodowej walki Marcina, czy tam może drugiej się znamy, więc gdzieś tam mu pomagałem, trenowaliśmy razem, więc mam nadzieję, że już zdrowie będzie, zostanie z nami i z nim i przynajmniej 2 razy w tym roku jeszcze Marcin zawalczy, chciałbym minimum, jakby fajnie się to potoczyło, wiadomo jak to jest, to może 3, ale minimum 2 razy w tym roku, ale przede wszystkim chciałbym, żeby zdrowie z nim zostało.
A propos Marcina, mam tylko jeszcze jedno pytanie, ale musimy też przyspieszyć, bo jeszcze jest naprawdę sporo. Marcin zostawia bardzo dużo serca i charakteru w klatce i jego walki porywają tłumy, ale no, tak jak mówisz, odbijało się to na jego zdrowiu. Czy postarasz się go okiełznać, aby jednak troszeczkę mądrzej wchodził w te walki w tym roku, żeby no, jednak nie zostawiał tyle tego zdrowia w tej klatce, żebyśmy mogli cieszyć się nim troszeczkę dłużej? Chciałbym, żeby tak było i pracujemy nad tym, ale niestety jak zawodnik wejdzie do klatki, ja jestem oddzielony tym przęsłem klatki od niego i czasem to bym go tak złapał za kołnierz z tyłu koszulki i powiedział, że się uspokoi, nie mogę tego zrobić. Nie wiem, to jest zawodnik, który no, ma taki styl, a nie inny. Chciałbym na pewno, żeby ten styl był nieco bardziej wyważony, przez co może... Ciężko powiedzieć. Zobaczymy po następnej walce. Na pewno chciałbym, żeby Marcin tracił mniej zdrowia w tych walkach. Na pewno styl, który on jakby prezentuje, do tego jakby predysponuje. Pracujemy nad tym, żeby po prostu ten jego styl jeszcze ubrać w rzeczy, które umożliwią mu jakby tracenie mniej zdrowia, czyli oprócz tego, że jest bardzo otwarty na walkę i nie boi się bić, nie kalkuluje, to może do tego dodać troszeczkę więcej zapasów jeszcze, żeby tą walkę jednak, powiedzmy, uspokajać, a nie żeby to była walka na wyniszczenie w ten sposób, więc nie chcę też mu zabrać jakby tego, co ma najlepsze, czyli tego takiego pazura w walce, tylko bardziej dodać coś, co jakby spowoduje, że te walki będą może troszeczkę właśnie powodowały, że mniej będzie też jakby ponosił konsekwencje tych walk pod kątem obrażeń fizycznych. Damian Stasiak, zawodnik KSW, dwie ostatnie walki niestety przegrane, jedna w zeszłym roku, jedna w 2021. No Damian daje świetne walki, no ale po decyzjach finalnie je przegrywa. Jak myślisz, w czym leży u niego problem? Tylko też tak pokrótce, bo no, mamy jeszcze tych zawodników. U Damiana problem leży w tym, że za mocno od razu rusza w walce i to jest bardzo doświadczony zawodnik, z którym też bardzo długo współpracuję i od zawsze tak było. I powiem szczerze, nie ma to znaczenia, czy robił niemożliwe dla wielu, czyli wagę na 61 przy jego warunkach fizycznych w UFC, czy teraz robi na 66, to ilość wagi, którą musi zrobić, nie ma znaczenia. Damian zarówno w UFC, jak i w KSW bardzo mocno szedł. On nawet jak robimy tarcze i trenujemy, to od pierwszej rundy idzie takim młynem, że no tak to wygląda. Jest mega twardym zawodnikiem i on może nie mieć tlenu po tej pierwszej rundzie, a i tak jest nie do ubicia, nie do skończenia, tak jak gdzieś widzimy w tych walkach. Ostatnia walka z Robertem Ruchałą tylko i wyłącznie... Nie zagrało to, że Damian znowu się mnie nie słuchał pod kątem tego, że jak ma rozkładać jakby to tempo walki. Narzucił bardzo duże tempo walki. Obrotówki mieliśmy kopać od drugiej rundy. Damian wyprowadził lewy prosty w powietrze, od razu kopnął obrotówkę. To jest cały Damian Stasiak, ale to jest gość, który, tak jak on kiedyś po walce ze Skijewem powiedział, że jego musisz odciąć, żeby go zatrzymać. I to też jest tak jak z Marcinem, no pewnych rzeczy się nie zmieni. On też już jest, no, ma już swój wiek, tak? Nie ma, ale też nie postarzajmy go jakoś. Ale wiesz, w sensie doświadczenie, przyzwyczajenia, no ciężko od któregoś tam momentu w życiu się zmienić, myślę. Dokładnie, tego nie zmienimy. Znowu spróbujmy po prostu zrobić coś, co jakby pozwoli mu to tempo może zmieniać. Tylko i wyłącznie za wysokie narzucanie sobie tempa i przeciwnikom walki i to, że przeciwnicy nawet przegrywają z nim tę pierwszą rundę, ale Damian je za mocno wygrywa. Mógłby zrobić dużo mniej i też te rundy wygrywać. No powoduje to, że gdzieś tam, tak jak wiemy na tych decyzjach, tak, no Eskijew go miał w pierwszej rundzie nie wiem ile razy na deskach. Też temat było. A i tak go nie mógł skończyć, więc no i też tam nie zagrało to, że miał nie kopać niskich kopnień z power puncherem, nie robi się tego, kopnął niskie kopnięcie, wtedy poszedł pierwszy raz na deski już, ale no nie był możliwy go wykończyć ten Eskijew, a i tak walka skończyła się splitem wtedy, z tego co pamiętam, więc po rundzie, która tam jacyś sędziowie nawet dali 10-8, Damian był w stanie wyjść z tego jeszcze w trzeciej rundzie po takim tempie walki o zabrać rundę Eskijewowi, więc... Zobaczymy Damiana Stasiaka w tym roku? Tak. Mam nadzieję, że tak. Nawet wczoraj trenowaliśmy.
Damian też jakby łączy życie zawodowe pod kątem pracy z treningami. Też był na etapie jakby budowania domu, stawiania domu, to gdzieś tam też dużo czasu zabiera, więc powiedzmy trochę już to zakończył, więc może będzie miał troszeczkę więcej jeszcze głowy, żeby skupić się na tym. Ale na pewno Damian Stasiak jeszcze zawalczy i jeszcze zobaczymy go w klatce KSW. Bartek Gładkowicz, 3 walki w zeszłym roku, no 2 przegrane, 1 wygrana, ale ta wygrana, nie chciałabym nikogo urazić, ale z Kornelem Zapadką, no to tak, no myślę, że nie mógł pokazać swojego wachlarzu umiejętności Bartek w tej walce. W jakiej kategorii wagowej będziemy go widzieć docelowo, czy w 93, czy jednak 84 i jak sobie radził na sparingach z Mariuszem Pudzianowskim? Bartek przeszedł na stałe już do kategorii 93, nie, ogólnie kontrakt z KSW nawiązany go zobowiązywał do tego. Moim zdaniem Bartek ma wszystko, żeby być zawodnikiem 93 kg. On na co dzień waży po 105, 106, 107 kg, to jest waga, wiem, tak jak pracowałem na przykład z Jankiem Bachowiczem długi czas, to jest waga na co dzień Janka, nawet troszeczkę mniej, więc zmieniamy troszeczkę jego styl, robimy z Bartka troszeczkę bardziej takiego bioka, to nazwijmy, bo Bartek troszeczkę za bardzo polegał na tym biciu się na wstecznym, takim punktowaniu, tak jak z tym Hoskiem walczył, gdzie go oszukali na tym RFA, nie oszukujmy się. Po prostu on teraz ma wyjść twardszy w tej kategorii i jakby tam już nie ma takiego, to jest 93, to już jest kategoria półciężka, tam już nie ma głaskania i kopania brazylijskich kopnięć na wstecznym i tam punktowania na wstecznym, to trzeba wyjść i się bić po prostu i ogólnie wychodzi nam to świetnie. Bartek wykiełkował na nowo, że to nazwijmy, i tutaj z chłopakami z tych kategorii bezpośrednio robi bardzo mocne rundy, w ogóle w innym stylu, więc Bartek ma termin walki w 93 kg i jestem pełny nadziei, że zobaczymy nową wersję Bartka, w ogóle inną stylistycznie niż do tej pory, a ma wszystko, tylko może sam o tym nie wiedział, żeby właśnie w ten sposób, a nie inny. Chłopaki! Paweł! Ciszej, bo zaraz tutaj wypowiem, powiem dodatkowe 2 słowa o tobie przed kamerą i będziesz, no właśnie, wracając, 93 kg, staramy się, żeby dać mu wszystko, żeby w tych 93 mógłby, zaraz się zacznie, żeby w 93 kg oddawał dobre walki, żeby wygrywał te walki. Zuriko. Jeszcze pytałeś o Mariusza. Tak, jak wypadał na tle Mariusza, bo z tego, co Paweł ostatnio mówił, to Bartek był jego, no nie wiem, czy sparing partnerem, czy oni robili sparingi, ale na pewno ćwiczyli ze sobą. Bartek musiał wychodzić na 20%, żeby w jakikolwiek sposób jakby tam ten Mariusz mógł sobie przesparować, więc nie, to nie jest ten poziom sportowy. Jedźmy dalej. Dobra, okej. Okay. Zuriko Żożuła, 2 walki w zeszłym roku, 2 wygrane. No, piękna wygrana z Antunem. No w ogóle bardzo duże nadzieje są w nim pokładane. Ja osobiście też pokładam. Odwołana była jego walka z Sebastianem Przybyszem ze względu na kontuzję. Chyba tam połamał żebro, z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy. No, pnie się w rankingu, jest chyba drugi teraz, czy pierwszy trzeci. Bo jest Jakub Wikłacz, Sebastian Przybysz i jest właśnie Zuriko. Czy ty byś osobiście chciał go zobaczyć, bo nie będziemy podsumować, bo no, wygrane to wygrane, w super stylu i tak dalej. Czy ty byś chciał go zobaczyć od razu w walce o pas z Jakubem Wikłaczem, czy jednak wolałbyś, aby on się przetarł z Sebastianem Przybyszem tuż przed, powiedzmy, tym pojedynkiem mistrzowskim? Tak jak i w przypadku Bartosa, fajnie jak ten pas zostanie zdobyty, ale ten pas mnie nie interesuje. Bardziej mnie interesuje to, żeby Zuriko się bił 4, nawet 5 razy w roku, bo on jest w stanie tak się bić. To jest gość, który cały czas trenuje, cały czas jest na wysokich obrotach i tak samo jak i Bartos, on się musi bić bardzo często, więc na ten moment KSW z nim też wiąże dużo więcej niż tylko jakby ten etap, w którym jest. Mam na niego duże, większe plany i dla mnie jakby w tym momencie droga dla Zuriko jest taka, która da mu możliwie jak najwięcej walk. Jeżeli zdobędzie pas i będą w stanie mu dać 4 obrony w roku, to super. Jeżeli nie, to ja wolę, żebym on tego pasa nie miał. To jest zawodnik, który ma się bić, dużo się ma bić, on chce się bić, on nie patrzy na to, jemu sprawia walka, widzicie to w walce, on wychodzi do klatki, ja nie widziałem nigdy, żeby gość śmiał się do mnie.
gość, tam chłopak, dziewczyna, kobieta wychodząca do walki. On wychodzi i on jest tam, gdzie powinien być. On się cieszy tym, że ma walkę. Jego to w ogóle nie spala, jego to w ogóle nie stresuje. Jakby przeciwnik, który się pojawia, nie ma nawet tam dozy jakiegokolwiek stresu, jakiegoś przejmowania się tym. To jest gość, który uwielbia to robić i robi to tylko tak samo, jak i Bartosz robi tylko to. Nic poza tym nie robi. Minął rok naszej współpracy. Zuriko przestał łapać kontuzję, on wywodzi się z takiego wschodniego troszeczkę bloku treningowego, w którym trenował za ciężko, za dużo, dużo niepotrzebnych rzeczy robił i w tym momencie trenuje mądrzej, kontuzji jest mniej i jakby te dwie kontuzje, które złapał i wypadł z walk, były spowodowane tym, że po prostu jeszcze wtedy się nie słuchał, tak jak powinien. Teraz się słucha, bo wie, że idziemy i jakby progres, który pokazał, nawet stójkowy, mimo tego, że walka była dużo, toczyła się w klinczu, w zapasach, to i tak jakby łatwość, z jaką Zura mógł się już poruszać do przodu, do tyłu z Antunem, jakby pokazywał, jak rozwija się ten gość i ja chcę po prostu, żeby on się bił jak najczęściej. 4 razy w roku, 5 razy w roku to jest bez problemu. Częstotliwość, którą w stanie jest bić się z Uriko Jujua, tak? I jestem mega jego wielkim fanem. Pokładam też każdego zawodnika, pokładam nadzieję, ale mówię, to jest zawodnik, który robi też tylko to i on spokojnie może się bić dużo, dużo więcej niż się bije do tej pory. A mówię, już chyba wypracowaliśmy sobie schemat, w którym Zuriko już jakby przestał przez jakby nakładanie zbyt dużych obciążeń treningowych na siebie pomiędzy walkami łapać kontuzje, więc... Tak, też o tym wspominałeś w zeszłym wywiadzie, idźmy dalej. Kamil Kraska. Widziałam go ostatnio w środę tutaj na treningu, troszkę mnie to zdziwiło. Może dlatego, że widziałam go po walce na Fenie 28 stycznia, no to było 2 tygodnie temu. Jak robiliśmy z nim wywiad, to ja miałam wrażenie, że on jeszcze jest podłączony. Szczerze mówiąc, i w ogóle jestem pod wrażeniem tego chłopaka. I tak pokrótce o tej walce, też bardzo byłam zaskoczona tym, co powiedział, jakie wskazówki mu dawałeś w narożniku, dlatego że żeby dawać takie wskazówki, to musisz dobrze znać zawodnika, a on tutaj nie trenuje jakoś strasznie dużo. Powiedziałaś mu, żeby zdjął z siebie presję publiczności i żeby przestał o tym myśleć. No tak o Kamilu Krasce, jakbyś mógł powiedzieć z twojej perspektywy. Z Kamilem nie współpracuję mega długo, ale ogólnie znamy się jakiś tam czas, gdzieś tam poznaliśmy się na obozie chyba Pirani, kiedyś przez chłopaków, znał się z chłopakami, też jakby był na obozie jakimś tam ze mną, gościnnie sobie przyjeżdżał tam co jakiś czas, na ten moment reprezentuje Octopus Łódź i trenuje z nami na pełny etat w tym znaczeniu, że przyjeżdża 3 razy w tygodniu do nas na treningi grupy zawodniczej, z od siebie z Ostrowa, dojeżdża każdego dnia, bo nie ma na ten moment możliwości, żeby przeprowadzić się, ale pracuje nad tym, żeby przeprowadzić się na stałe do Łodzi, trenować z nami w ogóle 100%, ale i tak to, ile wkłada Kamil w to, żeby cały czas dojeżdżać, przygotowywać się z nami. Nawet teraz, jak nie ma walki, on i tak przyjeżdża, bo gdzieś tam jest stylistycznie potrzebny jakiś tam zawodnikom, którzy są w przygotowaniach. On i tak przyjeżdża na te treningi, jest z nami, więc mega, mega fajny nabytek dla naszego teamu, mega, mega fajny gość. Bardzo duże nadzieje w nim pokładam. Bardzo młody chłopak, który naprawdę może być mega mocnym zawodnikiem. Troszeczkę go... Powiem szczerze, jego ostatnio nie przygniotła presja publiczności swojej, tak jak potem z perspektywy się zastanawiałem, tylko jakby przygniotła go trochę perspektywa trenowania, powiedzmy, w dobrym klubie i jakby chęć udowodnienia nam, że on jakby tutaj się nadaje, żeby z nami trenować. Ja mu od razu napisałem po tej walce, że Kamil nie musi nam nic udowadniać, bo on już, tak jak każdy inny zawodnik, udowadniał to w przygotowaniach, że on jakby zasługuje na to, żeby należeć do nas i z nami pracować i on nikomu nic nie musi udowadniać. On po prostu chciał zrobić za dużo w tej walce. Jakby zrobił 25% mniej w tej walce, to i tak by wygrał i prawdopodobnie wygrałby to przed czasem, bo zrobiłby po prostu to wszystko, co potrafi do końca, a nie kończyłby jeszcze jednej rzeczy i próbował kolejną. Więc ja już z Kamilem sobie porozmawiałem, wiemy, w czym był problem i na pewno to się nie powtórzy. Mimo wszystko potrafił z opresji wyjść i wygrać tą walkę przed czasem.
nie chcę, żeby takie tak te walki wyglądały, bo to nie było... Ale co czułeś, jak była ta omoplata? Bo ja mam wrażenie, że on by nie wpadł z tej omoplaty, on by z niej wyszedł, tylko że on był wtedy podłączony, ale to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie. No emocje niesamowite. Kamil był... No dawno nie miałem takich emocji, żadnego zawodnika jak u Kamila. I chłopaki jakby powiedzieli, co ja już im mówiłem, bo Bartek i Bartosz byli z nim, ze mną razem w narożniku, co ja do nich już mówiłem i jakimi jakby epitetami Kamila oceniałem, to Kamil no, nie obraziłby się na mnie, ale za dużo chciał w tej walce zrobić, mówię, dużo, dużo mniej. Świetnie się pokazał w walce z Czarkiem Oleksiejczukiem, gdzie nie zrobił żadnego obozu przygotowawczego u nas, trenował u siebie, plus mu troszeczkę pomagaliśmy. Może gdyby miał jeszcze z kim trenować, trochę z innymi zawodnikami stylistycznie podobnymi, to ta walka mogłaby wyglądać inaczej, bynajmniej Czarek jest mega, mega mocnym zawodnikiem. Więc mówię, Kamil wie, co nie zagrało, ja wiem, co nie zagrało, następnym razem to się nie powtórzę, bo Kamil wie, że nie musi nic nam udowadniać, bo to, że jest, to znaczy, że on ma tu, jeżeli jest z nami, to znaczy, że ma być z nami i jest tu, gdzie powinien być i on nie musi zasług swoich jakby potwierdzać w żaden sposób, tak? Jest częścią naszego teamu, jest częścią naszej drużyny i to się nieważne, co się wydarzy, to się nie zmieni. Niezadowolony Kamil Szymuszowski, który coś się mówi pod nosem, że mamy jeszcze wywiad, a trening się już powinien zacząć. Ogłoszona walka 24 lutego. W jakiej jest formie? Kamil, bo on takie w ostatnich latach miał średnie szczęście, jeśli chodzi o te starty w MMA. Tam w którymś momencie, kurczę, walka, któraś przegrana jakby... zostawiła coś w tej głowie, co nie pozwoliło. Spójrzmy na tapologię Kamila i zobaczmy, z jakimi on zawodnikami wygrywał. Patrząc przez pryzmat jakby tego, co, z jakimi zawodnikami Kamil wygrywał i tego, z jakimi przegrywał w ostatnim czasie, wnioski można wyciągnąć różne. Ja po prostu wiem, że gdzieś jakby Kamil zamknął w jakiejś małej skrzyneczce w sobie tego Kamila takiego, co był kiedyś i staramy się po prostu, żeby znowu na nowo tego, żeby ten na nowo ten Kamil wrócił. Kamil cały czas trenuje i mimo tam nieaktywności jakiejś on był w treningu, może nie jakiś hiper jak Zura na przykład, ale cały czas regularnie sobie trenował. Zdecydowaliśmy, że jeszcze chcemy raz spróbować dać mu szansę. Bez żadnej presji, bez niczego. On po prostu ma wyjść i spróbować zrobić to, co zawsze robił dobrze, najlepiej. I wrócić z powrotem do tego stylu, co miał. Na razie fajnie to wygląda. Zaczął współpracę z psychologiem, który już od tam dłuższego czasu, który mu też dużo pomógł i jestem też w pełnej nadziei. Kamila znam bardzo długo, chyba najdłużej ze wszystkich, bo jeszcze z czasów ze Zgierza, kiedy prowadziłem tam Bomb Breakers trening i z tych czasów znam Kamila i przed KSW go pamiętam, jak on walczył. Więc znamy się super, bardzo go lubię i bardzo jeszcze chciałbym mu pomóc, żeby miał jeszcze trochę radości z tego MMA, żeby coś zarobił, ale przede wszystkim, żeby wróciła mu radość takie z wejścia do tej klatki, żeby w końcu jego ręka była w górze, a co będzie dalej, to zobaczymy. Ma córę, dla której musi jeszcze parę dobrych lat pożyć i mówię, dla niego to jest dodatek, który jego poziom sportowy cały czas jest na takim poziomie, że jeszcze nie jednemu może sprawić problemy w Polsce. Zobaczymy po tej walce. Jak wygra, usiądziemy do rozmów. Jak przegra, usiądziemy do rozmów. Wynik tej walki jakby nie ma znaczenia, bo jeżeli powie, że nadal chce to robić, wszystko kwestia w jaki sposób ta walka się potoczy, co będzie. Ja na pewno, tak jak dla każdego, najważniejsze dla mnie zdrowie, więc tak samo u Kamila. Lecimy dalej. Jak ta kolejna walka się potoczy i usiądziemy i będziemy myśleć, co dalej. Nie wiemy, co dalej. Żyjemy tym, co jest teraz i tyle. Mamy main event z Sylwestrem Hasem na gali Solo Combat Federation, także zapraszamy wszystkich 24 lutego na walkę Kamila Szymuszowskiego. Lecimy dalej, Marcin Filipczak, zmiana kategorii wagowej na 84, ostatnia walka na Fenie w styczniu. No niestety nie udało się zdobyć pasa mistrzowskiego, walka z Piotrem Kuberskim. Super szczęście w zeszłym roku, znaczy szczęście, oczywiście nie szczęście, tylko wygrane, no po prostu są wszystkie pojedynki wygrane. Co tam poszło nie tak, bo ja szczerze mówiąc też nie wiem, czy jest tutaj Marcin na treningu, żeby nie usłyszał przypadkiem, bo też będę robić to może, żebym nie dostała przypadkiem gdzieś. No nie podobała mi się ta walka, szczerze mówiąc, w jego wykonaniu. No taki, no jeden ze słabszych występów. Tam nawet takie dziwne ciosy były rzucane z jego strony. Ciężko coś dobrego powiedzieć o tej walce. To znaczy tak,
No każdy, jak słyszy imię i nazwisko Marcin Filipczak, to już wie, że to będzie bitka tak samo na wyniszczenie. Nie jestem zwolennikiem takiego stylu walki i Marcin za dużo zostawiał też klatce takimi walkami, może to się podobało. To była walka na 5 rund, zakontraktowana walka o pas, więc takim tempem to nie miało prawa tyle trwać. Dajcie mi jeszcze trochę czasu. Ja ostrugam tego Filipczaka. Już jest dużo lepiej. Na wiele rzeczy poprawiliśmy. Piotr Kuberski jest bardzo mocnym zawodnikiem. Najzwyczajniej w świecie po prostu Marcin stanął. Został trafiony. Miał przepracować, przeskakać sobie pierwszą, drugą rundę na spokojnie. Dopiero potem od tej drugiej, tak jakbyśmy dopiero weszli w pierwszą, drugą, trzecią rundę, zaczął narzucać swoje tempo. Jakby od drugiej narzucić ten styl już takiego brawlera, powiedzmy ulicznika delikatnie, ale ogólnie okrzesali go troszeczkę i niestety, no mówię, na pewno Piotrek nie spodziewał się tego, że tak będzie to wyglądało i jakby dał się troszeczkę za dużo Piotrkowi rozwinąć w momencie, kiedy już Marcin miał zacząć narzucać jakieś tam lekkie tempo swoje, ale to też nie mówię, no wyprzedził go tym prawym prostym, Marcin zmienił pozycję, opuścił lewą rękę, Piotrek książkowo zaczął prawą ręką akcję bezpośrednim, prostym na Mańkuta. To, co się powinno robić, więc widać, że tutaj jakby świadomość walki jest bardzo duża. Gratulacje dla niego. Ciągle zawodnik, który będzie dużo ma przed sobą. Ale chyba zmiana kategorii wagowej, myślę, że to była dobra decyzja, bo on warunkami fizycznymi w ogóle jakby nie odstawał, ani nie przewyższał Piotra Kuberskiego, ani nie odstawał. I myślę, że w tym 9-3, chociaż wiesz, tak, ale w 9-3 wygrywał swoje pojedynki. Marcin jest zawodnikiem 84. Świetne warunki na 84. Zwykłe warunki na 93, nie wyróżniające się niczym. Świetne warunki na 84. Pierwsze zbijanie wagi jego na 84, też bez żadnej tolerancji, bo walka o pas od razu, a pierwszy raz zbijał na 84. Dajcie mu zrobić 2-3 walki, bez żadnej presji. Narzucił sobie dużą presję, chciał zdobyć ten pas. Ja mega wierzyłem w niego, że on ten pas zdobędzie, bo wiem, ile na co tego chłopaka stać. Wiem, ile włożył serca w te przygotowania. Niestety takie jest MMA, może zrobić najmocniejsze przygotowania życia i dać najsłabszą walkę. Niestety, niewymierny sport, ale jestem pewny, że ten chłopak jeszcze nie raz pokaże, na co go stać i potrzebujemy jeszcze chwili, jeszcze troszkę, żeby jakby Marcin się zaadaptował do nowej kategorii i do stylu, odmienionego trochę swojego stylu walki, który jakby mu zaimplementowaliśmy. To będzie zawodnik, który jeszcze wygra nie jedną walkę i sięgnie po wysokie laury. Adam Rybczyński, no on nie jest znany szerszej publiczności, fanom MMA na pewno, już bardzo dobry młody prospekt, tak bym go nazwała. No ja też Adama znam tak personalnie, też mieliśmy okazję ze sobą porobić w różnych klubach, bo on też, że tak powiem, te kluby tak mieszał. Teraz widzę, że jest tutaj na stałe, jeśli chodzi o grupę zawodniczą. Dwie wygrane w zeszłym roku, mam wrażenie, że odbił się tak jakby od dna, bo ta jego początkowa kariera zaczęła się od jednej wygranej, później dwie przegrane. No widzę, że on jest regularnie tutaj na sali, widzę, że też ty pokładasz w nim duże nadzieje, bo moim zdaniem to jest ogromny talent. Ja daję 100% w zawodników, którzy dają od siebie 100%. Adam daje od siebie 100%, jest zawsze na sali, chce być i nie ma znaczenia, czy zarabia 3 tysiące, 30 tysięcy, czy 300 tysięcy. Jeżeli zawodnik daje od siebie 100%, otrzymuje z powrotem ode mnie 100% i młody zawodnik, który troszeczkę jakby tam początek był taki wyboisty dla niego, ale też go układamy, zrobiliśmy z niego w końcu zawodnika MMA, a nie grapplera, jiu-jitsowca, który bije się w MMA. Okej, bo tak miał takie troszeczkę jakby objawy tego, z tym, że też to było tak, że on przygotowywał się z zawodnikami pokroju Damiana Stasiaka, Damiana Śmigielskiego, z chłopakami tutaj od nas klubu, mega doświadczonymi, dawał mega równe runda, wychodził do walki i było tak nie inaczej, więc tak jak każdy wie, no w MMA wyjście do klatki to też jest bardzo dużo jakby utrzymanie tej presji psychicznej, jakby poradzenie sobie z tym w głowie. Jeszcze przed nim jedna walka, powiedzmy, na mniejszej federacji. Ja chcę zobaczyć, jak on się słucha, jak on wykonuje moje polecenia w walce, bo ogólnie te dwie walki, które przegrał, to nie było. Mogło mnie tam nie być i walka by potoczyła się tak samo. Mogłem sobie nie jechać, siedzieć w domu, odpocząć ten weekend. Adam o tym wie. Teraz już jest o wiele lepiej.
i mam nadzieję, że będzie lepiej, to nie patrzę wysoko. On musi się bić, brać te walki. Kilka tam kontuzji po drodze, może dla częstotliwości dlatego spadła, ale już jest wszystko ok i tyle. Kolejna walka, dalej będę zobaczył, jego performance będzie w tej walce wyglądał. Jak będę zadowolony, będziemy powoli po szczebelku tam po kolei sobie brać kolejnych mocniejszych przeciwników i budować jego karierę. Christian Ekerling, na Tapology widnieje, że jest jeszcze zawodnikiem klubu Octopus Łódź. Czy on w ogóle będzie się przygotowywał, ma wystąpić na gali Octagon 40 w Ostrowie, czy on się w ogóle jeszcze u Was przygotowuje? Nie, Christian, mam jakiś tam kontakt koleżeński, ale po tych przygotowaniach do Alberta on już nie przyjechał ponownie do nas, więc no, muszę to zmienić na jego MMA Spirit Club, bo Christian nie reprezentuje Octopus Łódź. Wojciech Kacprzyk. No, taki mało znany zawodnik, jeżeli chodzi o środowisko MMA, no rekord 1-1. W zeszłym roku występ na gali EMC nieudany niestety. No ja Wojtka też znam prywatnie i wiem, że jest bardzo dobrym strajkerem, chyba też mańkutem. Wiem, że on wielu chłopakom tak naprawdę pomaga w przygotowaniach do mańkutów, czy tam Pawłowi Pawlakowi, czy komuś, czy zobaczymy go w tym roku i czy twoim zdaniem to też jest obiecujący zawodnik? Wojtek to jest chłop, który dosyć późno jakby założył sobie, że chce jeszcze dać sobie szansę w MMA zawodowym i jakiś tam okres sobie dał, w którym jakby chce spróbować się spełnić i zobaczyć, co z tego będzie. Jakby zaczął współpracę z nami na pełny etat, pomaga nam, my pomagamy jemu i podobnie, mimo tego, że jest trochę starszy od Adama, traktuje go podobnie jak Adama. Wojtek dużo daje od siebie, tutaj wnosi też swoim poziomem sportowym bardzo dużo. Ostatnia walka zrobił to, co miał czego nie robić, od razu to zrobił, nie chce się też rozwodzić, a Wojtek wie, co tam nie zagrało, po prostu miało nie być solówy, a wyszła solówa i się skończyło tak jak się skończyło. Każda kolejna walka sprawdzamy, jak on będzie w tej walce wyglądał i jakby dopiero powiedzmy podejmujemy decyzję, co chcemy robić dalej, tak? Mówię, mimo tego, że zawodnik troszeczkę starszy, to traktuję go jako takiego troszeczkę zawodnika młodego, który buduje się i zobaczymy. Dużo pracy wkłada przygotowania, nie jest już tylko strikerem, jest zawodnikiem MMA pełnoprawnym pod kątem każdej płaszczyzny i no zobaczymy. W tym roku zawalczy, w tej połowie roku zawalczy na pewno. No, dobrze wiedzieć. Jeszcze takie, w zasadzie jeśli chodzi o zawodników, to już z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że nikogo takiego bardziej istotnego nie pominęłam, bo jeśli tu są jakieś młode talenty, o których jeszcze nie wiemy, to też możesz powiedzieć. Chociaż też staram się mówić o zawodnikach, którzy mieli jakiekolwiek występy w zeszłym roku lub są bardziej medialni. Kilku zawodników, którzy kiedyś się bili i pracujemy nad tym, żeby wrócili jak najszybciej i żeby jeszcze spróbowali swoich sił w MMA, ale to mówię, nie walczyli, więc nie przedłużajmy, bo to... Ostatnie pytanie właściwie, Octopus MMA Camp, 9-12 marca w Wałczu. Ja widziałam na twoich social mediach, że już są wszystkie miejsca zajęte, to jest 60 miejsc, że walczycie o dodatkowe. No, cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem, no nie widzę tutaj 60 osób, w sensie na grupie zawodniczej. Widzę, że kogo spodziewasz się na swoim kampie i jakbyś chciał go poprowadzić, to jest taka trochę forma reklamy, ale ja też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ogólnie, szczerze powiem, nie widziałem jeszcze listy zgłoszeniowej. Obóz ma charakter otwarty. Jeszcze ogólnie chciałbym kiedyś zacząć organizować edycję, która będzie skierowana tylko i wyłącznie do zawodników typowo pro. Na pewno będzie to o wiele bardziej ograniczony miejscami obóz, żeby te warunki były jeszcze lepsze dla zawodników zawodowo się zajmujących. W tym momencie jest to całkowicie otwarty obóz dla każdego, żeby który ma jakiekolwiek doświadczenie oczywiście z MMA, bo nie ukrywajmy, tam nie uczymy się niczego od nowa, tylko jakby staram się dać swój jakby wizję i pogląd na takie powiedzmy nowocześniejsze podejście do MMA. Nie widziałem jeszcze listy, kto będzie z zawodników. Na pewno wszyscy od nas ci topowi zawodnicy teraz w przygotowaniach będą na tym obozie. Musiałbym spojrzeć na listę, jeszcze nie widziałem, jeszcze miesiąc do tego, dopiero mówię, 60 miejsc zapełniło nam się praktycznie w 48 godzin, kolejne 20 sobie gdzieś tam już praktycznie załatwiliśmy, więc ta lista się gdzieś tam zapełniła, pewnie będzie jakiś tam wyścig pod kątem, kto wpłaci pierwszy zaliczkę, żeby na ten obóz się dostać. Ze względu na to tylko i wyłącznie, że MMA potrzebuje dużo, dużo więcej miejsca do trenowania, jeżeli chodzi właśnie o zapasy niż samo jiu-jitsu, więc nie jesteśmy w stanie zrobić na
na przykład na Piranii jest po 125, tam też jestem trenerem, 125, 120, 130 osób potrafi być i robią bez problemu. 70 jak będzie, czy 80 już będzie bardzo dużo i będę musiał to dzielić, więc jak będę prowadził, tak jak zawsze, no będę starał się... Tylko ty będziesz tam trenerem? Tak, na ten moment jakby powiedzmy skupiam się na przekazaniu mojej wizji na MMA, na pewno będziemy chcieli to rozwinąć i zapraszać trenerów innych na jakieś tam mniejsze seminaria. Dodatkiem w tym roku będzie to, że pomiędzy gdzieś tam albo w piątek, albo w sobotę zrobimy sobie, będę chciał zrobić taki dwugodzinny powiedzmy wykład na temat jakby periodyzacji przygotowań do walki, jak to powinno w moim mniemaniu wyglądać, jak rozkładać te obciążenia w trakcie przygotowań, żeby nie doprowadzać do przetrenowania, do kontuzji. I w jaki sposób ja jakby modeluję powiedzmy przygotowania zawodnikom, bo nigdy nic się u nas nie dzieje przypadkiem, wszystko jest z góry zaplanowane, więc to taki dodatek, a poza tym mówię, moje podejście do tematu MMA i pokazanie tego, jak my trenujemy na co dzień, bo jesteśmy otwarci na to jak najbardziej i tyle. Trzecia edycja, cały czas sobie to budujemy, szukamy drogi, którą chcemy podążać. Fajnie, że od początku duże zainteresowanie moją osobą i zawodnikami moimi, którzy na tym obozie będą. Forma wymiany doświadczeń, bardzo dużo się uczę też z takich obozów, bo też czerpę od innych zawodników, też z nimi trenuję, moi zawodnicy z nimi trenują, fajna wymiana, mówię, doświadczeń, więc oby częściej ten projekt nam się udawało realizować, a w przyszłości też chciałbym zorganizować takie obozy tylko dla zawodników pro, z jakimś podziałem na kategorie może, żeby to jeszcze bardziej jakby, nie będę ukrywał, w dużej mierze jest to projekt też skierowany dla moich zawodników, żeby mieli jakby okazję sprawdzić się z innymi zawodnikami, zarówno tych młodych, mniej doświadczonych, jak i tych starszych, czy po prostu bardziej doświadczonych. Dużo, to jest głównie dla nich, tak? Dawid, ja mam jeszcze tutaj pełną listę pytań do ciebie, ale my już gadamy dosyć sporo i pewnie moglibyśmy więcej, gdyby nie to, że zaczął się już trening grupy zawodniczej. Ostatnie moje pytanie, już naprawdę ostatnie. Dlaczego Mariusz Pudzianowski nie przygotowywał się w klubie Octopus Łodzi do walki z Mamedem Khalidowem? Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie. To zostaje pomiędzy mną i Mariuszem. Nie przygotowywał się w klubie Octopus Łódź, bo tutaj nie pasował. I dlatego się nie przygotowywał. Tutaj trzeba pasować i po prostu nie dograliśmy się. Zarówno ja z nim, jak i cała grupa. I to chciałbym zostawić w ten sposób. Ja ci serdecznie dziękuję. To była naprawdę duża przyjemność. Dziękuję ci za poświęcony czas. Ja też bardzo się dobrze tutaj czuję. Odpowiedziałeś na moje pytania wyczerpująco, chociaż ja mam naprawdę jeszcze długą listę pytań do ciebie, a przed wywiadem mówiłeś, że my nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Wiesz co, no nie w tym przypadku. No dzięki wielkie, no i chyba musimy zacząć trening. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. Mam nadzieję, za jakiś czas kolejny. No mam nadzieję, że jak najczęściej, bo tak to nie będą takie długie formaty, tylko może trochę krótsze. No ale może taki lepszy, przegadać wszystko z góry, bo to z tym czasem jest różnie, ale bardzo miło jak zawsze i dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.